Zdrowia, szczególnie dla wegetarianów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No wegetarianie, wegetarianie, jarosze, bezmięsni, trawożercy i tak dalej, i tak dalej. No niestety cała grupa co pokolenia dostaje szału, zaczyna tłumaczyć, że trzeba jeść tak jak jedzą w Indiach. No, prawda jest taka, że w tych Indiach to przez 50 czy 15 pokoleń się wykształtowały te geny ludzi i zmiana człowieka, którego przodkowie jedli nieustannie jedzenie, mieszkającego w Ameryce, w Europie Północnej, czy w Europie, czy w Ameryce Północnej, no to jest kompletnie inaczej. Organizacja Narodów Zjednoczonych ma ciekawe takie plany, propaguje jedzenie mniej mięsa. No i to są takie napisy ciągle w gazetach, nie gazetach, ale jest taki raport, Stanów Organizacji Narodów Zjednoczonych, że trzeba jeść mniej. No i to są takie sugestie dla wszystkich rządów. I ten jednym z tych założeń to jest takie, że bazowane na 2019 roku publikacji takiej naukowej, gdzie w zasadzie napisano, że w ekstremalnym, takim lewym wypadku, kiedy wszyscy na świecie by się przestali jeść mięso, przestaliby jeść nabiał, przestaliby jeść jajka, emisje dwutlenku węgla, który ucieka do atmosfery, byłoby to zredukowane, ta strefa ozonowa by się nie powiększała, ten efekt cieplarniany zlikwidowany był o 80%. No jest to troszeczkę idiotyczne, no bo jednak to nie jest prawda, bo tylko siódma wszystkich tych emisji, która idzie w powietrze, to jest związana z jedzeniem, a cała reszta, no to są inne sprawy. No i zakłada również, że ludzie, że ilość kalorii, która jest potrzebna ludziom, no to będzie taka, żeby utrzymać ich w takim zdrowym, bez nadwagi stanie. No ale niestety na świecie jest teraz 2 miliardy ludzi z nadwagą, no i jednak jedzą dużo więcej niż powinni. Zostać wegetarianinem to nie jest takie proste. To w 2014 roku były badania i w zasadzie 84% ludzi, którzy zdecyduje się zostać wegetarianami, no to w zasadzie w ciągu roku rezygnuje. Ja osobiście znam faceta, który był wegetarianinem chyba 6 czy 7 lat, no prawie 10 chyba lat, no to zrezygnował. Znam ludzi, których dziecko zostało wegetarianką, no ale to tylko dlatego, że mama była na tyle nieroztropna, że wytłumaczyła, skąd się schabowy bierze. No i dzieciak został automatycznie wegetarianką, no ale ona była w stanie zjadać po prostu całe beczki zieleniny. No ale zjadając beczki zieleniny, wiadomo co to znaczy. To znaczy, że w ubikacji musi być dużo częściej niż to jest potrzebne. No, sojbin i kukurydza rozwala w sumie więcej środowisko niż cała ta produkcja mięsna i właśnie bardzo dużo tych byłych wegetarian zostają rzeźnikami. To jest właśnie ciekawe, że dużo ludzi jest w 2016, 2006 była taka książka Omnivore Dilemma, czyli dylemat wszystkożernych. No i tam w tej książce było opisane
jeżeli jesz mięso, to czy byłbyś w stanie zabić te mięso? No, jest to dosyć dziwaczne pytanie, tak? No bo jeśli zabić kurczaka czy świnie, no większość ludzi to jednak unika tego, większość rodziców unika tego, no bo właśnie to tak się dzieją się błyskawicznie, dzieci się zamieniają w wegetarian, no ale niestety dieta, całe to białko, wszystkie te kwasy, nie kwasy, które są potrzebne do rozpuszczania witamin, jednak są potrzebne. No ale jest taki fenomen w Ameryce, że właśnie byli wegetarianie zostają rzeźnikami. No i dlaczego oni zostają rzeźnikami? No bo oni też się właśnie nie zgadzali się, nie jedli mięsa dlatego, że po prostu jest masowa produkcja. No i oni się nie zgadzali z tą masową produkcją, nie zgadzali się z tym, że powiedzmy ten dwutlenek węgla i ten metan produkowany przez te krowy i byki w tych masowej produkcji po prostu zanieczyszcza środowisko. No ale oni nigdy jednak jakoś, no nikt nie jest w stanie wytrzymać długo bez jedzenia, jeżeli nie jest parę pokoleń ma w krwi, no to mało kto jest w stanie wytrzymać. No i oni w zasadzie, ciekawe jest, że nawet jeden z takich ludzi w Nowym Jorku, który właśnie jest rzeźnikiem, no to czwarte pokolenie rzeźnikiem, on był w młodości wegetarianinem, no ale później wrócił z powrotem do jedzenia mięsa, nawrócił się, taki syn marnotrawny, no wrócił, tyle tylko, że założył rzeźniczy sklep, no i zaczął sprzedawać właśnie te mięso organiczne, zaczął sprzedawać mięso krów i byków w zasadzie wypasanych na pastwisku. No oczywiście nazwał się, czy nazywali go, że on jest rzeźnikiem etycznym. Ceny są dużo inne, no bo to wszystko inaczej kosztuje. Także, że jakieś niektóre steki, to zamiast ulicę dalej w takim supermarkecie kupić można za $9 za funt, czyli powiedzmy tam 20 za kilogram, no to u niego jest powiedzmy za $50. No ale ludzie przychodzili, zaczęli kupować. No i taka polityka czy w zasadzie przekonanie, czy to, co ci rzeźnicy robią, czy cała ten ruch taki tych byłych wegetarian, to mówią, że jeżeli masz jakiś dylemat, no to my z tym, że powiedzmy jesteś wegetarianinem w imię tego środowiska, no to prawda jest taka, że powiedzmy te wolno chodzące bydło, no to mniej produkuje tego wszystkiego. Jeżeli chodzi, no to ten nawóz z powrotem jest, wprowadza się w glebę. One tymi kopytami, racicami tą ziemię spulchniają, także te stepy i te wszystkie inne w środkowo-wschodnim Ameryce poprawia to wszystko się, że po prostu to było już wyjałowione, a teraz po prostu się jest lepiej, no i nie ma tego dylematu, tak, także to jest taka paranoja. No a też nie absurd, no ja wiem, co to jest paradoks. Jest to paradoks, że właśnie ci wegetarianie zostają rzeźnikami. No ale wielu z nich, szczególnie tam i kobiet, jakoś kobiety też napalone są i nie jadły mięsa, no ale później jak wróciły do mięsa, no to minęły im bóle głowy, cera im się poprawiła, waga spadła, no bo już nie jadły tych dużych ilości pizzy czy innych makaronów i innych cukrów, no bo do ubikacji chodziły dużo mniej, włosy były lepsze, czyli dla pewnych ludzi rewelacja. No to nie jest rewelacja, po prostu jedzenie mięsa zbalansowane. No oczywiście, że na samym mięsie nie można jechać, tak samo jak nie można na samej zieleni nie jechać, no ale też dużo tych ludzi wspomina, mniej mają depresji, mniej nerwów, wróciła energia, także, że w zasadzie same plusy
Sporo właśnie z tych rzeźników wspomina swoje pierwsze danie i ta gęba w niebie, czy niebo w gębie, kiedy zaczęli, czy kiedy zjedli, czy jakiegoś steka, czy kotleta, czy jakieś kanapki na boczku. I oni osiągnęli trochę, bo ten przemysł mięsny zaczęli, to taka nisza się zrobiła i oni zaczęli prowadzić te butikowe rzeźników, no bo te w Ameryce sporo takich różnych na mikroskalę, to się browary się porobiły, też takie miniaturowe, też to zmieniło przemysł piwny, zamiast tej masówki kawiarnie też tam się otwierały, ale w kawiarnie, no to też w zasadzie wszystko zostało złapane przez Starbucksa i też się zrobiła masówka. No ale przemysł mięsny zorientował się, że ludzie jednak krzyczą, jakie są te uboje tego bydła. No i właśnie rzeźnicy, ci mali rzeźnicy to podkreślają to, że jest ten ubój w jakimś lepszym, bardziej takim humanitarnym systemem. Ciekawe jest, że właśnie wielu tych wegetarian pomimo wszystko przychodzi i właśnie wyzywa tych byłych wegetarian, którzy są już powiedzmy rzeźnikami. Emisja cała zmniejszenie tej emisji na świecie przez niejedzenie mięsa, tak jak sugeruje Narody Zjednoczone, no to w sumie jest, byłoby to mniej więcej 2%, także że redukcję mięsa to nie za bardzo pomaga, tym bardziej, że na osoby to jeżeli ludzie jedzą mniej mięsa, no to zostaje im więcej pieniędzy, tak, także jeżeli mają więcej pieniędzy, to dla odmiany kupują jakieś inne rzeczy, których produkcja również wymaga zanieczyszczania środowiska, także suma summarum, no to nie jest tak dużo. W 2017 roku takie badania były też w Ameryce, które pokazywały, że jedzenie organiczne zajmuje 70% więcej ziemi niż takie normalne, standardowe hodowanie czy zwierząt, czy powiedzmy no uprawy rolne. No na pewno pomaga tak zielona rewolucja, w sumie to dużo pomogło w latach 60. 70., no bo jednak i to nawożenie poprawiło na całym świecie, szczególnie w Azji i w południowej Ameryce. Jednak spowodowało to, że ludzie zaczęli jeść więcej mięsa, no i zaczęli rosnąć. Widać to na przykładzie, powiedzmy, wzrostu ludzi, dwa pokolenia czy jedno pokolenie wcześniej, no to są dramatyczne różnice we wzroście. To są różnice kilkuprocentowe, tak, także jednak że jednak te jedzenie mięsa spowodowało to, że ludzie, można powiedzieć, dłużej żyją, lepiej żyją i silniej żyją. No, oczywiście teraz wegetarianie będą rzucali jobami na ten mój filmik, no ale moje pytanie jedno jedyne jest, ile razy jesteś w ubikacji? Każdy człowiek, który je mięso i wszystko jedno, no to 95% ludzi jest jeden raz w łazience, rano zrobi swoje i na cały dzień starcza. A wegetarianie niestety muszą biegać tam. Nie wiadomo, jak im się tam wszystko utrzymuje od tego papieru toaletowego. No ale to już jest dosyć disgusting, takie, no prawdziwe jest, no ale troszeczkę nieprzyjemne. Także zdrowia wszystkim wegetarianom. Zachęcam do powrotu do mięsa. Zachęcam do tego, aby zostali sami rzeźnikami, żeby zaczęli oprawiać mięso bardziej
po ludzku hodowane, bo w sumie kiedy te zwierzęta chodzą na wolności, no to same też są zdrowsze, to i ludzie są zdrowsi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam, tu jest guziczek. Naciśnij dzwoneczek, dzin dzin. Wysyłaj, polecaj, dawaj pytania, dawaj odpowiedzi. I do następnego codziennego filmiku.